Chwała Bogu! Halleluja! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w ten piękny poranek. Jest czas na Słowo Boże, więc schylmy głowy, zamknijmy oczy, pomódlmy się przez chwilę. Trwajmy w tej Bożej obecności. On jest tutaj obecny i to jest piękne i nie wychodźmy z tej obecności w trakcie całego nabożeństwa, nawet kiedy wyjdziemy z tego miejsca. Zawsze trwajmy w Bożej obecności, bo gdziekolwiek jesteśmy, On zawsze jest z nami. Panie, ja dziękuję Tobie za ten piękny poranek, za ten Kościół, za Twoje Słowo, za Twojego Ducha. Dziękuję Tobie za to, że możemy się spotykać w Twoim imieniu. Modlimy się, Duchu Święty, abyś dzisiaj do nas przemawiał, abyś przemieniał nasze życie, abyśmy nie tylko byli słuchaczami, ale abyśmy byli ludźmi, którzy wprowadzają to Słowo do naszego życia. Oddajemy Tobie wszelką chwałę i prosimy o Twoje prowadzenie w imieniu Jezusa Chrystusa. I Boży lud powiedział? Amen. Dzisiejszy temat brzmi: porozmawiajmy o grzechu. Czyli będę mówił o grzechu. To, co widzimy na tym świecie, te straszne wojny, smutek, zniszczenie, choroby, te wszystkie złe rzeczy, które widzimy, są skutkiem grzechu. To wszystko, co widzimy, czasami ludzie pytają, dlaczego są te wojny, dlaczego są te choroby, dlaczego to zniszczenie, dlaczego świat wygląda tak, jak wygląda. Świat wygląda tak, jak wygląda z powodu grzechu. Grzech wszedł na świat i gdziekolwiek jest grzech, tam przychodzi śmierć, tam przychodzi zniszczenie. Czym jest grzech? Grzech w skrócie to jest nieposłuszeństwo Bogu. Grzech to jest nieposłuszeństwo Bogu i to jest czynienie tego, co jest zakazane, albo nieczynienie tego, co jest nakazane. Grzech to jest nieposłuszeństwo, czyli czynienie czegoś, co jest zakazane, lub nieczynienie czegoś, co jest nakazane. I w wielu miejscach dzisiaj grzech nie jest popularnym tematem. I nie jest tematem, który nie jest często poruszany. I powiem Wam, że często też grzech jest nazywany różnymi innymi określeniami, prawda? Jak często mówimy, ktoś ma jakiś problem, coś tam się dzieje nie tak. Ale powiem Wam, że grzech jest grzechem, trzeba go nazwać po imieniu i tak zawsze będzie. Seks przed małżeństwem nadal jest grzechem. Pornografia nadal jest grzechem, branie narkotyków włącznie z marihuaną nadal jest grzechem. Amen? Grzech trzeba nazwać po imieniu. I wielu ludzi nie lubi o tym słyszeć, ale w większości to jest dlatego, że ludzie żyją w grzechu. Bo jeżeli ktoś nie żyje w grzechu, nie ma problemu ze słuchaniem kazania o grzechu. Bardzo często nie lubimy o tym słuchać, dlatego że sami mamy grzech w naszym życiu. I my lubimy takie kazania o inspiracji, o podniesieniu i takie kazania głosimy i takie kazania też są potrzebne, ale też potrzebujemy kazania, które nas konfrontują. Amen? Mogę usłyszeć takie prawdziwe amen? Amen. Kazania konfrontujące, bo powiem Wam, że kiedykolwiek przychodzi konfrontacja, konfrontacja nie jest po to, żeby ktoś się źle czuł. Konfrontacja jest po to, żeby przyszła zmiana do Twojego życia. I musimy mieć wszystkie rodzaje kazań, które są głoszone z kazalnicy, ale tak naprawdę największa zmiana przychodzi wtedy, kiedy coś nas konfrontuje, bo to nas prowokuje do zmiany. I Nowy Testament wzywa nas do świętości. W 1 Tesaloniczan 4:3 czytamy tak. Taka jest bowiem wola Boga, wasze uświęcenie, żebyście powstrzymywali się od nierządu. 1 Piotra 1:15. Lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym. Zobaczcie, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym. Nowy Testament wzywa nas do świętego życia, do świętości przede wszystkim naszego serca, do świętości naszych ust, do świętości naszych oczu, do świętości naszych uszu i do świętości naszego zachowania i naszego postępowania. I ktoś powie, ale pastorze, jesteśmy pod łaską.
Powiem wam, że tak, jesteśmy pod łaską, ale między innymi łaska przyszła po to, aby umożliwić nam święte życie, a nie po to, aby nas zostawić w grzechu. Łaska między innymi, bo jest wiele rzeczy, które łaska wykonuje, między innymi łaska przyszła po to, aby umożliwić nam święte życie, a nie po to, aby zostawić nas w grzechu. W Tytusie 2, 11 i 12 czytamy tak. Albowiem objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas. Kto nas tutaj naucza w kontekście? Ta właśnie łaska, która się objawiła. Nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli. Zobaczcie, niesamowity werset. Objawiła się łaska po co? Która nas naucza, abyśmy się wyrzekli bezbożności, światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli. Powiem tak, łaska nie jest zezwoleniem, łaska jest umożliwieniem. Łaska nie jest zezwoleniem, żeby zostać w grzechu, bo teraz jest łaska, to będziemy w grzechu, bo jesteśmy pod łaską. Łaska jest umożliwieniem, abyśmy mogli właśnie żyć w świętości. Nie o naszych siłach, ale właśnie dzięki Jego mocy i dzięki Jego łasce. Po to przyszła łaska. I jak często to słyszałem, ale pastorze, przecież każdy grzeszy. Ty się czasami denerwujesz, a ja cudzołożę. Grzech to grzech. Nie wiem, skąd ludzie to wzięli, że każdy grzech jest taki sam. Na pewno nie z Biblii. Spotkaliście się kiedyś z tym, że grzech to grzech, każdy grzech jest taki sam? Nie wiem, skąd ludzie to wzięli. To jest jakiś chyba slogan chrześcijański, bo na pewno nie z Biblii. Zaraz wam to pokażę, że są różne poziomy grzechu i zanim wam to pokażę, chciałbym wyraźnie powiedzieć, że każdy grzech jest zły. Nie mówię, że jakiś grzech jest dobry. Każdy grzech jest bardzo, bardzo zły, ale jak najbardziej są różne poziomy grzechu. I w oczach Bożych, i w oczach ludzi. Mamy grzech nieprzebaczalny przeciwko Duchowi Świętemu. To już samo w sobie jest innym rodzajem grzechu, bo jest napisane, że każdy grzech będzie przebaczony, ale grzech przeciwko Duchowi Świętemu jest nieprzebaczalny. Kiedy Jezus rozmawiał z Piłatem w Ewangelii Jana, 19 rozdziale, w 11 wersecie powiedział do Piłata: ten, który mnie Tobie wydał, ma większy grzech. Powiedzcie, większy grzech. Czyli są różne poziomy grzechu. Tak, każdy grzech jest bardzo zły, nie mówię, że nie, ale nie każdy grzech jest taki sam. Ten, który mnie Tobie wydał, ma większy grzech. W 2 Mojżeszowej 32:21 o bałwochwalstwie jest napisane tak. Cóż ci ten lud zrobił, że sprowadziłeś na niego tak wielki grzech? Bałwochwalstwo jest nazwane tak wielkim grzechem i jest wiele różnych fragmentów w Słowie Bożym, które pokazują, że nie każdy grzech jest taki sam. Idziemy dalej. Rzymian 6:6-7. Wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z Nim ukrzyżowany. Niesamowity werset. Wespół z kim? Wespół oczywiście z Chrystusem. Nasz stary człowiek został wespół z Nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi. Kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. Niech to wejdzie tam głęboko, nie tylko do naszego umysłu, ale do naszego serca. Umarliśmy razem z Chrystusem. Zostaliśmy ukrzyżowani razem z Chrystusem. Tak, jeden wymiar to jest to, że Jezus umarł zamiast nas i za nas. To jest jeden wymiar krzyża, ale inny wymiar krzyża mówi, że ja zostałem ukrzyżowany z Chrystusem. Potem jest napisane, kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. Kochani, my zostaliśmy ukrzyżowani razem z Chrystusem. Nasz stary człowiek grzeszny został ukrzyżowany. Po co? Po to, abyśmy zostali właśnie wolni od grzechu. Amen? Zobaczcie dalej w tym samym rozdziale, 16, od 16 wersetu.
Czyż nie wiecie, że jeśli się oddajecie jako słudzy w posłuszeństwo, stajecie się sługami tego, komu jesteście posłuszni? Czy to grzechu ku śmierci, czy też posłuszeństwa ku sprawiedliwości? Lecz Bogu niech będą dzięki, że wy, którzy byliście sługami grzechu, przyjęliście ze szczerego serca zarys tej nauki, której zostaliście przekazani. A uwolnieni od grzechu, staliście się sługami sprawiedliwości. Uwolnieni od grzechu, staliśmy się sługami sprawiedliwości. Zostaliśmy ukrzyżowani razem z Jezusem Chrystusem i zostaliśmy uwolnieni od grzechu, umarliśmy dla grzechu. Po co? Po to, abyśmy mogli służyć Bogu. I to, że umarłem i zostałem ukrzyżowany, to nie znaczy, że nie muszę dalej umierać i dobijać tej mojej starej natury. 1 Koryntian 15:31 apostoł Paweł mówi tak. Tak, ja codziennie umieram. Bracia, jak jest to prawdą, że wy jesteście chlubą naszą, którą mam w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Więc umarłem z Jezusem Chrystusem, ale dalej umieram. Jest wiele takich rzeczy w Biblii, tak jak to, że jestem święty w Jezusie Chrystusie, zostałem uświęcony, ale każdy wie, że musimy się dalej uświęcać. Więc jestem święty, Biblia mówi, że jesteśmy świętymi w Jezusie Chrystusie, ale muszę się dalej uświęcać. Umarłem z Chrystusem, ale muszę dalej dobijać tą moją starą naturę. Czyli w praktyce jak to wygląda? Ten stary Roni, ten stary człowiek, który brał narkotyki, który kiedyś się bił, który kłamał, który oszukiwał, go już nie ma. On został ukrzyżowany z Jezusem Chrystusem. Tego człowieka już nie ma. Ale nie jestem doskonały, bo Bóg cały czas musi pracować nad moim charakterem. Mam jeszcze w sobie pychę, mam zazdrość, czasami mam niewłaściwe motywacje, czasami się niecierpliwię, czasami się zdenerwuję. I to jest ten proces uświęcenia, gdzie Bóg udoskonala mój niedoskonały charakter, abym stawał się coraz bardziej podobny do Jego Syna. Ale to nie jest tak, że jestem teraz wierzący i ja cudzołożę, ja biorę narkotyki, ja morduję, ja się biję, ja okradam. Tego człowieka już nie ma. To jest tak zwany dobrowolny grzech w Biblii. Dobrowolny znaczy, że ja decyduję coś robić. Dobrowolne grzechy to jest pornografia, to jest cudzołóstwo, to jest kradzież, to jest morderstwo, to jest oszustwo. To są rzeczy, które ja mogę zdecydować zrobić lub nie robić, dlatego że już jestem wolnym człowiekiem. Jeżeli nie chcę tego robić, mam moc w Duchu Świętym i nie muszę już brać narkotyków. Amen. Nie muszę już oszukiwać, nie muszę uprawiać wszeteczeństwa, cudzołóstwa, bo ten człowiek już umarł. On został ukrzyżowany z Jezusem Chrystusem. Starego Roniego nie ma, ale nie jestem doskonały. Mam mój charakter, który musi być kształtowany. I kiedy ludzie mówią, ja cudzołożę, a ty masz nieukształtowany charakter, ty się czasami denerwujesz, to jest jakąś herezją. Bo jest olbrzymia różnica między dobrowolnym grzechem a moim nieukształtowanym, grzesznym charakterem. Macie zazdrość czasami, czy nie macie? Trochę pychy tych rzeczy. Wiecie, że to jest grzechem. Zazdrość jest grzechem. Gniew jest grzechem. Pycha jest grzechem. Każdy w nas to ma i dlatego mamy codziennie brać swój krzyż. Co to znaczy? Mamy codziennie umierać, zapierać samego siebie. Bóg ma kształtować nasz charakter, ale to nie znaczy, że żyjemy w dobrowolnym grzechu. Jeśli dopuścimy grzech do naszego życia, to on nas absolutnie zniszczy. Jeżeli dopuścimy grzech do naszego życia, ten dobrowolny grzech, to on nas absolutnie zniszczy. Spójrzcie na ten świat. Te wojny, to zniszczenie, przekleństwo, choroby, to jest skutek grzechu. Jeżeli my wpuszczamy taki dobrowolny grzech do naszego życia, to przyjdzie to samo zniszczenie, które widzimy na świecie. To jest właśnie owoc grzechu. To jest plon grzechu. To jest to, co robi grzech. Grzech wnosi śmierć, grzech wnosi zniszczenie. I jeżeli otworzymy nasze życie na taki dobrowolny grzech, to samo zniszczenie będziemy widzieć w naszym życiu. I nie ma czegoś takiego jak pojedynczy grzech. Mówię cały czas teraz o tym dobrowolnym grzechu.
Mówię o cudzołóstwie, o wszeteczeństwie, o narkotykach, o pornografii. O takim grzechu teraz mówię. Nie ma czegoś takiego jak wpuszczenie pojedynczego grzechu. W 1 Koryntian 5:6 jest napisane: odrobina kwasu cały zaczyn zakwasza. I tam cały rozdział, 5 rozdział 1 listu Pawła do Koryntian, mówi o grzechu. I w tym kontekście apostoł Paweł mówi, że odrobina kwasu cały zaczyn zakwasza. Kiedy wpuszczasz grzech do swojego życia, to on się zaczyna rozprzestrzeniać. Najpierw zaczynasz oglądać pornografię, grzech numer jeden, a potem zaczynasz okłamywać ludzi, że tej pornografii nie oglądasz. Kłamstwo, drugi grzech. Bo grzech się rozprzestrzenia i jeżeli pozwolimy sobie na jeden grzech, to wiedz, że to się rozprzestrzeni w twoim życiu i zacznie niszczyć twoje życie. I kiedy jesteśmy w grzechu, to otwiera furtkę diabłu. Diabeł nie ma prawa do wierzących ludzi. On nas atakuje i będzie atakował, ale nie ma do nas prawa. My mamy autorytet i możemy mu się przeciwstawiać w imieniu Jezusa Chrystusa, jeżeli żyjemy w świętości. Bo kiedy żyjemy w świętości, on nie ma prawa do naszego życia i możemy mu powiedzieć: idź stąd w imieniu Jezusa Chrystusa. Ale kiedy otwieramy nasze życie na grzech, to otwieramy furtkę diabłu, on wtedy przychodzi do naszego życia i zaczyna mieszać. I nie możesz mu się przeciwstawiać, kiedy sam mu otworzyłeś drzwi. Zobaczcie, Jakub 4:7. Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. My lubimy tą drugą część tego wersetu, prawda? Przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Ale co mówi pierwsza część tego wersetu? Pierwszy krok, najpierw poddaj się Bogu. Twoje życie musi być poddane pod Boże prawo, pod Słowo Boże, pod Ducha Świętego i kiedy Bóg jest twoim Panem i kiedy twoje życie jest poddane pod Jego rękę, wtedy możesz przeciwstawić się diabłu, a on od ciebie ucieknie. Amen? Wiem, że mówimy o grzechu, więc wiecie, to taka inna atmosfera, prawda? Trzeba się trochę uśmiechnąć. Ale to jest błogosławieństwem, bo dojdziemy do wyjścia z tego grzechu. Najpierw trzeba pokazać grzech, a potem będzie ta dobra nowina, więc nie martwcie się, atmosfera będzie się zmieniać. I Duch Święty pokazuje nam grzech tylko z jednego powodu. Tylko z jednego powodu. Po to, aby nas ratować. Amen? Jest tylko jeden powód, dlaczego Duch Święty przychodzi do życia człowieka i pokazuje mu grzech, żeby przyprowadzić tego człowieka do pokuty. To jest jedyny powód, po to, aby tego człowieka ratować. I kiedy człowiek wtedy pokutuje ze swojego grzechu, to jest wymazane krwią baranka i Duch Święty nigdy tego grzechu już nie wytykuje. I jeżeli ten grzech jest ci przypominany po prawdziwej pokucie, to wiedz, że to nie jest od Ducha Świętego. To jest diabeł, który ci ten grzech wytykuje. Dlaczego diabeł wytykuje grzech? Po to, aby nas zniechęcić, po to, aby nas zdołować, po to, aby nas zniszczyć. On przychodzi i wygrzebuje stare rzeczy z naszego życia, aby nam je przypomnieć, abyś się źle czuł, aby byś był zdołowany, potępiony i aby ciebie zniszczyć. I są dwie skrajności. Są ludzie, którzy już dawno pokutowali ze wszystkich swoich grzechów i diabeł im wypomina stare rzeczy. Oni cały czas myślą, że to jest Bóg i cały czas pokutują za rzeczy, które już dawno zniknęły, bo są pod krwią baranka. To jest skrajność. Jeżeli była za to pokuta, to nikt ci tego nie będzie wypominał, to jest diabeł. Ale jest też druga skrajność. Kiedy Duch Święty jest zasmucony przez nasze zachowanie, kiedy Duch Święty nas napomina, kiedy Duch Święty nas przekonuje o grzechu, a my zatwardzamy nasze serce i mówimy: nie ma potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Oczywiście nie ma dla nas potępienia, ale jest napomnienie od Ducha Świętego. Często nasze zachowanie Go zasmuca, często On nas napomina i nie możemy na to zatwardzać naszego serca. Amen. I prawo, według Biblii, było dane po to, aby pokazać, czym jest grzech. Prawo było dane po to, aby pokazać, czym jest grzech. Jeżeli by nie było prawa, jeżeli by nie było nakazów i zakazów, to byśmy nie wiedzieli, czym jest grzech.
Ale prawo nie jest rozwiązaniem. Rozwiązaniem jest Jezus Chrystus. I błąd, który często jest popełniany, to jest to, że pokazujemy same prawo i wytykamy grzech. Prawo jest po to, aby pokazać, że jest problem. Prawo nie jest i nigdy nie było rozwiązaniem. Rozwiązaniem jest Boża obecność, Boża moc i prawdziwe spotkanie z Jezusem Chrystusem. Często ludzie pokazywali samo prawo. Jest grzech, jest źle. Okej, ale co z tym zrobimy? Zobaczcie w 1 Samuela 5, 2 do 4. Tutaj jest historia, kiedy Filistyńczycy zabrali Arkę Przymierza z Izraela i wzięli ją do siebie. I czytamy tak. Następnie zabrali Filistyńczycy skrzynię Bożą i wnieśli ją do świątyni Dagona i ustawili ją obok Dagona. Dagon to był bożek Filistynów, to była pół ryba, pół mężczyzna, taka męska syrena. W połowie ryba, w połowie mężczyzna, takiego bożka sobie Filistyńczycy stworzyli. Idziemy dalej. A gdy następnego dnia rano Aszdodczycy weszli do świątyni, oto posąg Dagona leżał twarzą ku ziemi przed skrzynią pańską. Wzięli więc posąg Dagona i przywrócili go na jego miejsce. Kiedykolwiek masz Boga, którego ty musisz podnosić, to chyba jest czas się zastanowić, prawda? Podnoszą swego Boga, bo leży na ziemi, i dają go z powrotem na miejsce. Gdy następnego dnia wstali wcześnie rano, oto posąg Dagona leżał twarzą ku ziemi przed skrzynią pańską, a głowa Dagona i obie jego dłonie leżały odcięte na progu i tylko tułów pozostał z niego. Widzimy tutaj obecność Bożą, Arkę Przymierza, która jest wprowadzona do bawochwalczej świątyni i kiedy przychodzi tam Boża obecność, ona rozwala tego fałszywego bożka. I powiem wam, że jeżeli chcemy sobie poradzić z różnymi bożkami w naszym życiu, z różnym grzechem w naszym życiu, musimy zaprosić tam Bożą obecność. Nie w taki religijny sposób, ale mówię tutaj o prawdziwym spotkaniu z Jezusem Chrystusem. Kiedy przychodzi Jego obecność, kiedy przychodzi głębokie spotkanie z Jezusem, to Jego obecność rozwala każdego Dagona, bożka i grzech w naszym życiu. Prawo pokazuje grzech, ale Jezus jest odpowiedzią, Jezus jest rozwiązaniem. Jeżeli zmagamy się z grzechem, to mamy być tak świadomi tego grzechu, ale nie masz się skupiać cały czas na tym grzechu i na swoich słabościach, ale masz się skupić na Jezusie i Jego obecności. I kiedy będziesz się spotykał codziennie w taki głęboki sposób z Jezusem Chrystusem, to zobaczysz, że rzeczy będą łamane w twoim życiu. I oczywiście to spotkanie z Bogiem wymaga też naszych właściwych decyzji. I jedną z tych decyzji jest pokuta. Czym jest pokuta? Często mamy takie niebiblijne zrozumienie pokuty. W ogóle to słowo pokuta się kojarzy z czymś takim bardzo negatywnym, prawda? Kiedy mówimy, muszę odpokutować, ktoś musiał się upamiętać, ktoś musiał pokutować, zawsze to kojarzy się z czymś negatywnym. Ale chciałbym wam przeczytać definicję polskiego słowa pokuta. Brzmi ona tak. W wielu religiach kara za grzechy połączona z żalem i skruchą. Kara za grzechy. Inna definicja, kara za jakieś przewinienia, wykroczenia, też odbywanie tej kary. Zauważcie, że tutaj jest wszystko skupione na karze, ale powiem wam, że pokuta nie ma nic wspólnego z karą. Pokuta nas właśnie uwalnia i nas chroni od kary. Prawdziwa pokuta to nie jest kara. Prawdziwa pokuta ciebie chroni od kary, bo pokuta ciebie wyzwala od grzechu. Pokuta jest czymś dobrym, to jest błogosławieństwo, które Bóg dał Kościołowi, że kiedy grzeszymy, możemy pokutować i krew baranka obmywa nasze grzechy. Pokuta to nie jest kara, pokuta to jest błogosławieństwo. Musimy zmienić naszą perspektywę i we właściwy, biblijny sposób spojrzeć na pokutę. Pokuta uwalnia nasze życie i pokuta chroni nas od kary. Jest to greckie słowo metanoia. Kiedykolwiek czytamy w polskich Bibliach to słowo pokuta lub upamiętanie, jest to greckie słowo metanoia i to znaczy nic innego jak przemiana
myślenia. Przemiana myślenia. W jakim sensie? W tym sensie, że musimy nie chcieć już tego grzechu i znienawidzić ten grzech, a konsekwencją znienawidzenia grzechu jest zmiana kierunku. Sama pokuta to nie jest tylko zmiana kierunku, bo można zmienić kierunek bez przemiany w sercu i prędzej czy później wrócisz do tego grzechu. Przykład. Rzucam papierosy, odwracam się od nich, ale kocham papierosy, prędzej czy później wrócisz do tych papierosów. Dlatego, że nie było tej przemiany w sercu. Pokuta zaczyna się z przemianą myślenia, z przemianą w sercu, że już nie chcę tego grzechu i automatycznie potem odwracam się od tego grzechu, bo jeżeli czegoś nie chcesz, to się od tego odwracasz. Odwracasz od grzechu, a ku Bogu. To jest tak jak Izrael, który wyszedł z Egiptu, ale niestety Egipt nie wyszedł z nich. Wiecie, słyszałem jakiś telefon, taka myśl mi przyszła. Muszę trochę, bo mówimy o grzechu, muszę coś powiedzieć takiego, wiecie. Że jeżeli byśmy mieli takie, bo czasami ja rozumiem, zapominamy, zdarza się każdemu, że zapominamy coś tam wyłączyć, powinniśmy mieć taki ringtone amen. Wiecie, i wtedy nikt by nie wiedział, bo jakby telefon zadzwonił, to by ktoś powiedział amen. Dobra, dobry pomysł, co? Dzieje apostolskie 26:20. Tutaj Biblia nam pokazuje właśnie taką pełną biblijną pokutę. Zobaczcie. Apostoł Paweł mówi, ale głosiłem najpierw tym, którzy są w Damaszku, w Jerozolimie, w całej Judei i poganom, aby pokutowali i nawrócili się do Boga i spełniali uczynki godne pokuty. Zobaczcie, żeby pokutowali, i tu mamy to słowo greckie metanoia, jeżeli sobie byście sprawdzili to w interliniarnym greckim Nowym Testamencie, polsko-greckim, to byście zobaczyli, że tu jest to słowo metanoia, czyli przemiana myślenia, czyli już nie chcę tego grzechu. Metanoia, pierwszy krok. Potem jest napisane nawrócili się. W języku greckim tu jest dosłownie słowo zawrócić, czyli automatycznie zmieniasz kierunek, kiedy czegoś nie chcesz. Odwracasz się od grzechu ku Bogu. I potem jest napisane, i spełniali uczynki godne pokuty. Potem musimy mieć dobre owoce, które są skutkiem tej pokuty w naszym życiu. Ja bym tu także dodał 1 Jana 1,9, a jest tam napisane tak. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Więc jak wygląda taka pełna biblijna pokuta? To jest metanoia, zmiana serca, znienawidzenie grzechu. Pierwszy krok. Drugi krok to jest wyznanie tego grzechu, przeproszenie Boga. Trzeci krok to jest zawrócenie, to jest zmiana kierunku. Odwracam się od grzechu ku Bogu i potem to są dobre owoce, które są tego konsekwencją. To jest prawdziwa pokuta. To, że ktoś trwa w grzechu cały czas i przeprasza Boga, nie ma nic wspólnego z pokutą. Jak często to widziałem, że ktoś trwa w grzechu i tylko cały czas Boga przeprasza, trwając w tym grzechu. To nie ma nic wspólnego z pokutą. Prawdziwa pokuta będzie zmieniać twoje życie. Prawdziwa pokuta będzie wydawać dobre owoce. I w świecie duchowym nie ma przedawnienia. To nie jest tak jak często prawa różnych krajów, gdzie jest przedawnienie po jakimś czasie. Nie ma przedawnienia w świecie duchowym. Jeżeli za coś pokutowaliśmy, to jak najbardziej krew baranka to obmyła, tego już nie ma, Bóg nam nigdy tego nie będzie wypominał. Ale jeżeli nie było prawdziwej pokuty, to nie ma różnicy, czy minęło nawet 20 lat, ten grzech ciąży nad nami. Bo nie czas zmywa grzech, ale krew Jezusa. To jest bardzo ważne, bo niektórzy ludzie myślą, że jeżeli minie jakiś czas, potem będę się uśmiechał jakby nigdy nic i to jest załatwione. To nie jest załatwione, bo w świecie duchowym nie ma przedawnienia. Dlatego ten sam krzyż, który był 2000 lat temu, działa tak samo dzisiaj. Bo to, co się dzieje w świecie duchowym, cały czas jest. I jeżeli coś nie jest załatwione, to lepiej to załatw, bo to ciąży nad tobą. Nie ma przedawnienia w świecie duchowym. I pokuta powinna być
stylem życia. Pokuta powinna być stylem życia. Powinniśmy codziennie pokutować. Ja codziennie pokutuję. Nawet za te drobne rzeczy. Nie mówię tutaj o jakichś cudzołóstwach. Nawet za te drobne rzeczy naszego charakteru powinniśmy codziennie pokutować. To powinno być stylem naszego życia, że cały czas nienawidzimy grzech i odwracamy się od tego grzechu i cały czas zwracamy się ku Bogu. Dlatego Bóg wsadził pokutę w modlitwę Ojcze Nasz. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Codziennie powinniśmy przebaczać, codziennie powinniśmy pokutować. Amen. Im bliżej zbliżamy się tego pięknego blasku Jezusa Chrystusa, tego światła, tym bardziej widzimy różne brudy w naszym życiu. Kiedy jesteś w ciemności, to mało widzisz, prawda? Ale kiedy zbliżasz się do światła, to zaczynasz widzieć różne rzeczy, których wcześniej nie widziałeś. Bóg je nam pokazuje. I wtedy mamy opcję, czy coś z tym zrobimy, czy nie. Bo to jest współpraca Boga i człowieka, żeby zmieniać nasze życie. Ale kiedy reagujemy na to, co Duch Święty nam pokazuje i działamy ku zmianie z Duchem Świętym, to wtedy Bóg zaczyna pokazywać nam następne rzeczy. Bóg ci nie pokaże następnych rzeczy, jeżeli nie załatwiłeś tych pierwszych. Jeżeli nie zmienisz rzeczy, które On tobie dzisiaj pokazuje, to nie będzie ci pokazywał następnych rzeczy. On będzie czekał na ciebie. Naszym zadaniem jest jak najszybciej reagować na to, co Duch Święty nam pokazuje. Jeżeli ci mówi, przestań plotkować, przestań oglądać pornografię, czy cokolwiek, to reaguj na to jak najszybciej. I taka reakcja posłuszeństwa wyzwala Bożą moc. I to się zaczyna zmieniać w twoim życiu, zbliżasz się bliżej tego pięknego światła i Duch Święty zaczyna pokazywać tobie następne brudy, które On chce usuwać. Po co? Abyś był coraz bardziej podobny do Bożego Syna. Aby ten charakter był oczyszczany, aby ludzie tego świata widzieli, że my naprawdę jesteśmy inni. Nie tylko w naszych słowach, ale w naszym charakterze, w naszych sercach, w naszym zachowaniu. Wtedy twoje życie świeci tym pięknym światłem. W 4 Mojżeszowej, w 32 rozdziale jest taki ciekawy werset. Wasz grzech was znajdzie. Bardzo ciekawy werset. Wasz grzech was znajdzie. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli będziemy żyć w grzechu, te złe, negatywne konsekwencje prędzej czy później nas znajdą i nas dogonią. Nie myśl, że będziesz żył w grzechu i nie będzie złych konsekwencji tego, co robisz. Przyjdą konsekwencje, jest napisane, wasz grzech znajdzie was. Te konsekwencje tego grzechu prędzej czy później nas znajdą. Dlatego musimy usunąć ten grzech z naszego życia. I Ewangelia to znaczy dobra nowina. Dobra nowina, która nie mówi, zostań w grzechu, zostań zniewolony, zostań w nałogach i jednego dnia pójdziesz do nieba, ale dobra nowina, która mówi, ja przyszedłem, aby ciebie wyzwolić. Ja przyszedłem, aby wsadzić moją rękę w twoją ciemność i ciebie z tej ciemności wyrwać, abyś był święty, podobny do mojego Syna. To jest Ewangelia, to jest dobra nowina, a nie, że zostawię ciebie tam z nałogami, z demonami, pod przekleństwem w ciemności i jednego dnia pójdziesz do nieba. To nie jest dobra nowina. Pełna Ewangelia mówi, tak, idziemy do nieba, ale już tutaj na tej ziemi możemy być wolni, ukrzyżowani razem z Chrystusem. Nie noś ciężaru tego grzechu, bo wiem, jak to jest, każdy z nas kiedyś zgrzeszył. To jest ciężar, który ciebie gniecie. Wiem, jak się czujesz, kiedy chodzisz z tym grzechem. Nie noś już tego ciężaru. Chcę ci powiedzieć o olbrzymim błogosławieństwie, które Bóg nam dał dzięki swojej miłości. To jest pokuta. Dzisiaj możesz pokutować ze swoich grzechów i Bóg może ciebie uwolnić. Nie ma różnicy, jakie to są grzechy, jak głęboko twoje życie jest pogrążone w ciemności. Nie ma różnicy, ile lat w tym siedzisz i może diabeł ci mówi, już nigdy z tego nie wyjdziesz, ale Boże Słowo mówi zupełnie coś innego. Bóg ciebie kocha i to Jego miłość woła do ciebie, abyś pokutował z tych grzechów, abyś mógł być wolny. To jest piękne i niesamowite.
To jest niesamowitym błogosławieństwem, że kiedy grzeszymy, kiedy upadamy i każdemu się zdarza w mniejszy lub większy sposób upaść, możemy przyjść do orędownika w niebie, możemy wyznawać nasze grzechy i nasze grzechy są wymyte. Ich nie ma już. Bóg nam nigdy ich nie wypomni. To jest piękne, ale musimy z tego skorzystać. Jeżdżę po świecie, jeżdżę po Polsce, tak samo pastor Mirek. Jak często przychodzą ludzie wierzący do nas i zwierzają się, że żyją w grzechu. Nie oszukujmy się, jest wielu wierzących ludzi, którzy żyją w grzechu. I co chcę wam dzisiaj powiedzieć? Dwie rzeczy. Bóg was kocha i Bóg chce was uwolnić. Nie siedź pod ciężarem tego grzechu, bo to ciebie zniszczy. Przez jakiś czas możesz unieść ten ciężar, ale nie na długo. To ciebie zniszczy. To zniszczy twoje życie, tak jak grzech zniszczył ten świat. Przyjmij dzisiaj to błogosławieństwo. Nie czekaj do jutra, nie czekaj do następnego nabożeństwa, ale dzisiaj podejmij decyzję, że na tym nabożeństwie będę pokutować. I tutaj na tym nabożeństwie krew baranka może zmyć twoje grzechy. Może nie znasz dzisiaj Jezusa. Może nie jesteś pewny, pewna zbawienia. Tak samo możesz zawołać dzisiaj do Niego. Możesz powiedzieć, ja wierzę w to, co uczyniłeś, Jezu. Panie, wybacz mi moje grzechy. Nawet jeżeli nigdy się nie modliłeś, możesz dzisiaj zawołać i ta moc przyjdzie. On nie odrzuca szczerej modlitwy, nigdy. Nigdy nie widziałem szczerego człowieka, który by zawołał do Boga, który został odrzucony. Tak jak On wisiał na krzyżu z otwartymi ramionami, tak On dzisiaj czeka na nas z otwartymi ramionami, ale pierwszy krok należy do nas. Więc jeżeli czujesz, że są jakieś rzeczy w twoim życiu, które są niedobre, grzechy konkretnie, zawołaj dzisiaj do Boga. Będziemy tutaj uwielbiać Pana. Przyjdź przed Boży tron i powiedz, Panie, ja już nie chcę tego czynić. Wyznaję te grzechy. Obmyj mnie Twoją świętą krwią i zobaczysz, jak ten ciężar spadnie z Twojego życia. Amen? Powstańmy, kochani. Będziemy uwielbiać Pana. I chciałbym naprawdę, aby ten czas to był czas pokuty. Tak jak wam powiedziałem, ja pokutuję codziennie. To nie muszą być wielkie rzeczy. To mogą być nawet drobne rzeczy. Ale za drobne grzeszki też się pokutuje. To może być plotkowanie. To mogą być jakieś drobne rzeczy, jakieś słowa, które mówiliśmy do kogoś, jakieś zachowanie. A może to są bardziej poważne rzeczy, jak cudzołóstwo, oglądanie pornografii. Nie ma różnicy. Grzech jest zły i musimy z tego pokutować. Dlatego wejdziemy teraz w uwielbienie, ale miejmy chwilę refleksji. I naprawdę mam nadzieję, że nikt nie mówi, to słowo nie jest do mnie. Bo każdy ma nad czym pracować w swoim życiu. Co Duch Święty Tobie dzisiaj pokazuje? Co Jego miłość dzisiaj Tobie pokazuje w Twoim życiu? Co wymaga zmiany? Przynieś to przed krzyż, aby święta krew obmyła Twoje życie. Abyś był święty i nienaganny, podobny do Bożego Syna. Wejdźmy teraz w uwielbienie i miejmy też chwilę refleksji w czasie tej pierwszej pieśni. Czasu pokuty. Otwórzmy się na Bożego Ducha.